Jedną przewagę, jaką sobie do tej pory Piast wypracował, to jest to, że ma jeszcze w odwodzie jedną zmianę. Natomiast już takiej możliwości Gurbanów nie ma. Huseinow, jeden z dwóch zawodników, którzy weszli z ławki, a to drugi, Kapolongo. Kapolongo, Agoli. Zerk na prawo, tam był Reinaldo. Prawdopodobnie byłoby groźniej, gdyby dograł do niego właśnie piłkę Richard. Zbozień. W drugiej połowie mniej ofensywnie grający Zbozień, natomiast trzeba powiedzieć, że bardzo poprawnie w defensywie. Nie ma łatwej gry tak naprawdę, bo na tej stronie często gościł Reinaldo. Bardzo często wspomagał go Agoli, bardzo dobry zawodnik. Także naprawdę ciężkie zadanie dzisiaj miał Damian. Na razie słabo, bo żółtą kartkę już zobaczył, doczekał. Iżwold utrzymał piłkę w boisku. Iżwold. Stara się dzisiaj Iżwold, ale rzutu rożnego nie wywalczył. Wspierany dzisiaj przez rodzinną delegację na trybunach Iżwold. Ale muszę... Dlaczego? Może zagrożali fani po prostu. Mają koszulki z jego nazwiskiem. Gdzie rodzin zwracasz uwagę na tą osobę z rodziny, co nie ma koszulki z jego nazwiska. Agoli. Kapolongo. Korwat. Agoli teraz jeden błąd Korwat, ale... Wysoko przeszedł do drugiej linii i gra pełni rolę skrzydłowego. Tak, a Huseinow występuje na boku obrony. Okazuje się do zagrania Ryszarda Almeida, piłka jednak do Kapolongo. Trochę mi Kalona przypomina. Tak, wywołałeś się wątek Interu Mediolan, to ja tylko przypomnę, że inna drużyna z Azerbejdżanu, Neftchi Baku, w poprzedniej edycji europejskich pucharów potrafiła zremisować na wyjeździe z Interem Mediolan 2-2 w fazie grupowej Ligi Europy i niech to świadczy o tym, że to już nie jest przypadkowa liga. A przecież Neftchi, które zdobyło tytuł mistrzowski, miało tylko 3 punkty więcej niż... Padli z Albańczykami, bodajże. No i to było wejście nakładką Agoliego. Tak jest, bardzo niebezpieczne. No i jest dobra sytuacja do wrzutki. Tomek Podgórski. Drugie podejście Pawła Cicmana do wejścia na boisko. Ciekawe, czy tym razem się uda. A tymczasem Tomasz Podgórski. No mam takie przeczucie, że dzisiaj stały fragment gry może zadecydować o awansie Piasta do trzeciej rundy. Podgórski w pole karne. Razem siła i na skrzydle w ekipie z Gliwic. Chciał uruchomić od razu Robaka, Klepczyński. Nie udało się. Huseinow do Agoliego. Widzimy, wrócił chyba na swoją pozycję za tą Richard. Agoli. Nie, to bramka. Za głęboko. Szumski do Zbozień. Walczy Piast o to, abyśmy mieli komplet polskich drużyn w kolejnych rundach europejskich pucharów, bo co tu dużo mówić. Pozostały tercet polskich klubów już w pierwszych meczach właściwie zapewnił sobie awans. Legia go przypieczętowała, podobnie Śląsk. Piast ma chyba najtrudniejszego przeciwnika, tak mi się wydaje. No, jako jedyny był nierozstawiony, także choćby z tego powodu. Słusznie, bardzo dobrze. Teraz Marcin Robak nie zagrywał do Iżwolta, który był na pozycji spalonej. Już niemalże odtrąbiliśmy, że Piast w razie awansu może być, nie? Zmierzy się z Anorthosisem Famagusta, który wygrał pierwszy mecz z Gefle 3-0, ale sprawdzam teraz wynik po pół godzinie gry. Gefle prowadził u siebie 1-0 i no jeszcze może powalczyć o odmienienie losów rywalizacji. A to zmiana, którą zapowiadaliśmy. Cicman za Iżwolt. Ostatnia zmiana w dzisiejszym spotkaniu. Paweł Cicman, zawodnik, który
Zanim do Gliwic trafił Hurado, grał najczęściej na tej pozycji numer 10 za napastnikiem. Po przyjściu Hurado przesunięty na bok boisk. Paweł Cicman od lata 2011 roku jest zawodnikiem Piasta Gliwic. Klepczyński. Horwat. Horwat. Robak. Sprytnie do Lasdinsa. Lasdins, wolna lewa strona, prosi o piłkę Podgórski. Trzech kolegów ma w polu karnym Podgórski, ale za głęboko. Mówię, szkoda, myślałem, że jednak nie zdecyduje się Lasdins na uderzenie z dystansu po tym zagraniu do bardzo dobrego. Tak, z takiego półwoleja można było spróbować. Ale chyba za bardzo zbieg na, do prawej strony i chyba źle miał ułożone. Źle miał złą pozycję do ułożenia się do strzału. Zaryzykował. A szkoda. Miro Varvodic. Doczekal. Matras. Doczekal. Niedokładnie do Cicmana. Sadygow. Garajew. Bardzo dobrze, agresywnie. Znowu Matras odbiera piłkę. Cicman. Czwórką zawodnicy Piasta. Doczekal. Ach, gdyby ta piłka doszła do Robaka. No ale to tylko gdybanie. Można było lepiej to zrobić zdecydowanie. Trzeba powiedzieć, że nie jest to przyjemny mecz dla Marcina Robaka, bo niewiele podań otrzymuje napastnik Piasta, musi się sporo nawalczyć. Myślę, że jakbyś tak przeanalizował, to jednak bardzo często był przy piłce. Ale to też często dlatego, że wraca nawet na własną połowę. Ale też do tych właśnie takich długich piłek często dochodził, był w stanie powalczyć. Ryszard Almeida. Marcin Robak też dobrze wykonuje rzuty wolne. Może jakby dzisiaj była taka sytuacja na strzał, może by mu zraz Podgórski odpuścił. Cicman. Ale szkoda. Nie udało się ograć się Guseinowa. Teraz dobre Ryszard Almeida. 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 Poczekał. Zwolnił akcję Agoli. Teraz Reinaldo. Reinaldo. Ponownie Ryszard Almeida. Pokazuje się Miedwiediew. Miedwiediew. Jusifow. No będzie próbował zejść do środka, nie? Popatrzmy i będzie rzut rożny. Za obrońcę chciał, za pomocnika w tym wypadku, bo to był Mateusz Matras, ale widzimy, ma problemy już z chodzeniem nawet Mateusz Matras. No ale już musi dotrwać no, do końca tak. Spotkania. Niestety tak, już nie ma możliwości zmienić nic. Personalnie trener Brosz, zresztą Gurbanów również, ale to co chwilę widzimy palce do góry u Mateusza Matrasa, czyli no, broni się przed skurczami. Ryszard Almeida, pewnie Szumski. Ryszard Almeida był najlepszym strzelcem w poprzednim sezonie ligowym Karabachu. Strzelił 13 goli, to mu dało czwarte miejsce w klasyfikacji strzelców Ligi Azerskiej. Sporo też asyst, ale dzisiaj w cieniu swego rodaka Reynarda. No, który też mocno spuścił stąd, trzeba powiedzieć, w stosunku do tego, co widzieliśmy w pierwszej połowie, w drugiej niewiele pokazał. Zresztą generalnie no, Piast bardzo dobrze rozegrał tą drugą połowę. Nie pozwolił sobie tak swobodnie grać jak w pierwszej drużynie azerskiej. Doczekal wygrał główkę. Nie pomylił się jednak Raszat Sadygow. No widać duże doświadczenie u Sadygowa. Prawie 80 występów w reprezentacji kraju. Robi swoje. Robak. Sprytnie do Lasdinsa. Powrót Agolego. Reinaldo. Jusifow. Dobrze, że nie ten zagrał tutaj. Horwat, ależ strata Horwata. Teraz niebezpiecznie. Capolongo, do niego piłka. Capolongo. Capolongo, Ryszard Almeida, Ryszard Almeida, Almeida do Reinaldo, Reinaldo w polu karnym, nie dał się ograć z Bozień, ale zaczęło się od fatalnej straty Czaby Horwat. Pochwaliłem go trochę za tą drugą połowę, ale no, taki błąd może drogo kosztować, naprawdę. Przekonali się na początku meczu zawodnicy Piasta. Setna minuta spotkania. Agoli w pole karne. Garajew. Sadygow ma dobre podanie. Może to wykorzystać. Jednak strzał Sadygowa.
strzelił 4 gole w historii swoich występów w reprezentacji Azerbejdżanu. Ma również na swoim koncie 2 trafienia w europejskich pucharach. Rashad Sadygov. Trzykrotnie, przypomnę, wybierany najlepszym piłkarzem Azerbejdżanu w latach 2004, 2005 i 2010. Oj, teraz przeszkodzili sobie dwaj zawodnicy Karabachu. Właśnie strata po raz kolejny. Dobry powrót Trula. Zasugerował tam Adriana Klepczyńskiego. Krzymski do zwodzenia. Dwaj ex-zawodnicy Legii. Dania Szumski teraz swoich kolegów z zespołu, no mają z przodu do Czekala, próbują więc grać piłki na niego, aby zgrywał je Czech. Też było w tej akcji faula Żdinsa. No muszę powiedzieć, że bardzo słabe wejście Łotysz na boisko. Przypomnę, że zmienił Furad. Furado też nie grał dzisiaj, szczerze mówiąc. Muszę powiedzieć, że o ile więcej spodziewałem się po Łukaszu Hanzelu, to po... Blażnij się więcej raczej nie spodziewać. Twoje notowania na Łotwie mocno spadły po tej wypowiedzi. No widzisz, teraz jak minął łatwo, no za daleko od siebie byli Cicmani i Blażnij. Dobrze, że nie wykorzystali tego Azerowie. Richard Almeida z Agolim. Richard jest już w polu karnym. Richard! Myślisz, że to była podcinka, którą chciał przelobować Szumskiego? Nie, chciał dorzucić jednak na Reinaldo, będącego, zamykającego tą akcję z prawej strony, ale nie podkręcił piłki odpowiednio. Też blokował go tym razem dobrze Lażnic. A powiem ci ciekawą rzecz, że w 2011 roku, jak była składana propozycja Lechowi i Legii, przepraszam, Lechowi i Zagłębiu, sprowadzenie Ryszarda Almeidy, to głównie na pozycję lewego obrońcy. I dzisiaj byś niespecjalnie popatrzył, czy pomyślał, patrząc na tego piłkarza, był wówczas do wzięcia za darmo z Gil Vicente, z którym właśnie wywalczył awans do portugalskiej ekstraklasy. Do szybciej, a szkoda, że nie jednak nie zagrana do przodu trochę bardziej ta piłka. Za szybko, myślę, że tutaj na dwa tempa lepiej by było, gdyby to zrobił Tomek Podgórski. Poczekał, aż Krzysiek Król osiągnie przewagę, bo pewnie taką osiągnął. A tak to jednak przyblokowany przez Medwiedewa. 1,5 minuty do końca pierwszej połowy dogrywki. Wciąż nie zmienia się wynik ustalony w 36 minucie spotkania. Wciąż Piast prowadzi 2-1 w tym meczu, a w dwóch meczu remisuje 3-3. By to rzuty karne miały decydować o tym, który zespół zagra 1 i 8 sierpnia w dwumeczu kolejnej rundy. Albo z Anortozis, albo ze szwedzkim Gefle. Lajdings. Dobre teraz wejście, podejście Lajdings, w ogóle za akcją. Czy wywalczy rzut rożny? Walczył, doczekał tą piłkę, a właśnie bardzo dobrze zachował się Lajdings, będąc bardzo blisko partnera, który mógł stracić tą piłkę i przejął ją w ostateczności. Wywalczył piłkę dla swojego zespołu, mają rzut z autu. Podgórski. Nie. Fatalne, kilka razy fatalne zagranie Króla. On dysponuje niezłą motoryką i to jest w zasadzie jedyny atut jego, bo niewiele pożytku poza tym pierwszym fragmentem meczu, kiedy oddał strzał, zamykając akcję po stałym fragmencie, bardzo dużo niecelnych zagrań, to prostych piłek zepsutych. Jeszcze kończąc wątek tego, że mówiłem o lewym obrońcy, który stał się środkowym pomocnikiem, to pamiętasz, Roger też podobne było, kiedy przychodził do Legii jako boczny obrońca, a później stał się... No, bardzo podobny styl grania miał Roger do Almeidy. Koniec pierwszej połowy dogrywki, a więc, proszę Państwa, jeszcze kwadrans gry, a później, jeśli nie padnie już żaden gol, rzuty karne. Cieszą się pewnie z tego rozwiązania w Lubinie, bo Zagłębie zmierzy się w najbliższej kolejce z Piastem, no i
będzie miało bardziej podmęczonego rywala. Zresztą Zagłębie z Piastem zagra też w Pucharze Polski. Dziś odbyło się losowanie, które mogli Państwo oglądać na naszej antenie. No i właśnie los skojarzył Piasta i no ten Swat kojarzy bardzo dobrze. Zgodnie z przepisami nie ma przerwy między dwiema połowami dogrywki. Aczkolwiek przepisy przepisami, a zwyczaj gdzieś tam ta chwila, chociaż na uzupełnienie płynów zawsze jest. Tak, tak. Ale już widzimy, że pan Todorow przywołuje do siebie piłkarzy obu zespołów. No i jeszcze oklaski, które mają tutaj wykrzesać dodatkowe pokłady sił u piłkarzy Gliwickiego Piast. Pierwszy w historii klubu wszystko, start do europejskiej puchar. Kibice są za tym, żeby ich drużyna awansowała, ale myślę, że nikt by nie miał wielkich pretensji, gdyby stało się to po rzutach karnych, bo to zawsze jednak dodatkowe emocje dla kibiców. To jest też swego rodzaju spektakl, te serie rzutów karnych. Musimy poczekać, bo druga piłka na boisku. Piast Gliwice debiutuje w europejskich pucharach, ale trzeba powiedzieć, że dwukrotnie był bardzo blisko tego, żeby zagrać w europejskich pucharach. W 78 i w 83 roku jako drugoligowiec przegrywał finały Pucharu Polski. Szczególnie bolesny ten w 83, bo grali z trzecioligową Lechią, która później z Juventusem miała okazję zagrać. Wtedy Wisłę. Tak i żałowali podobno później wszyscy piłkarze Piasta, kiedy dowiedzieli się, że Lechia zagra z Juventusem Turyn. No ale teraz się już udało. 2013 rok, historyczny debiut w europejskich pucharach i walczą piłkarze Brosza o to, aby ta przygoda potrwała dłużej niż tylko dwa spotkania. Król, Matras, Klepczyński. Klepczyński, bardzo uniwersalny zawodnik. Na każdej pozycji w obronie może grać, a i zdarzało się, że jako defensywny pomocnik też grał, był ustawiany. Debiutował w Ekstraklasie ponad 10 lat temu w Radomsku. Później długa przerwa, wrócił do najwyższej klasy rozgrywkowej w barwach Polonii Byt. Na spalonym doczek. Walczył z Wizewem chyba, awans do Ekstraklasy, ale nie grał chyba. Wtedy odszedł zaraz po awansie. Słaba zmiana doczekala, myślę, że jeszcze zachęci działaczy Piasta do tego, aby poszukać kolejnych rozwiązań w ofensywie. Bardzo blisko podpisania kontraktu z Collinsem Johnem, bratem grającego w Benfice Lizbona, Oli Johna, ale też... Chwila Cruz. Ale też podobno były król strzelców pierwszej ligi. Zawodnik obecnie Floty Świnoujście, Charles Nwaogu, znajduje się w kręgu zainteresowań działaczy Piasta Gliwic. Król do Klepczyńskiego. Myślę, że Nwaogu to nie jest wcale zły pomysł. To zawodnik o innej charakterystyce na pewno niż Robak, niż Doczek, ale niż nawet Wojciech Kędziora, który wraca do zdrowia. Znaczy ma jedną cechę, co właśnie Capolongo, ci, których ty wymieniłeś, walczy. Walczy do upadłego. Capolongo, Capolongo, bliżej musi Capolongo! Być. Oj, teraz Damian Zbozień naprawdę za daleko od Capolongo, zdecydowanie. No i niestety, proszę Państwa. No teraz dwie bramki muszą strzelić. Wiliczanie, tak? Ulrich Capolongo. Nie wiem, czy też lepiej nie mógł się Szumski w tej sytuacji zachować. Na pewno mógł lepiej Zbozień. Natomiast jeśli zobaczymy powtórkę, zwróć uwagę na zagranie zewnętrzną częścią stopy Ryszarda Almeidy do Capolongo. No, ale wydawało się, że to nie była groźna sytuacja. Absolutnie za daleko. Wcześniej powinien doskoczyć. No ale zobacz też, gdzie puścił Szumski tę piłkę. Nie, zdecydowanie. To jest bramka zarówno Damiana Zbozienia, jak i Jakuba Szumskiego, bo tutaj długi ruch chroni tak naprawdę w tym momencie piłkarz z pola, a krótkiego powinien pilnować zawodnik. No proszę Państwa, wiemy jedno, rzutów karnych na pewno nie będzie, natomiast jeśli Piast chce awansować, musi strzelić dwa gole. Absolutnie, no już trzeba postawić wszystko na jedną kartę. Musi rzucić wszystko na jedną kartę teraz zespół trenera Brosza. To już nie ma czego bronić. Czeka z Marcinem bardzo wysoko po stoperów i szukać, no bo nawet na jakieś tam spokojne, rozważne granie to jest mało czasu. Klepczyński. Co prawda jeszcze jest 14 minut, ale...
Karoka Polonko tym razem nie przeszła. Ja chyba coś powiedziałem. Jeszcze około 12. 12. Garajew. Doczekał. Podgórski. Podgórski, ale traci piłkę. Asadygow spokojnie. Najważniejsze, żeby nie stracić. W takiej wydawało się niegroźnej sytuacji. Tracą bramkę. Tak, no świetne podanie, co podkreślałeś, Almeidy. Ale wyrzucił się, no źle przyjął piłkę Cabolongo. I tutaj zdecydowanie, gdyby szybciej podskoczył do niego, Damian nie doszłoby chyba do tej straty bramki. No i niestety Jakub Szumski nie pomógł. Wyszukany w lidze Jordanii Cabolongo. Mówiłem, że występował kilka lat temu na Mistrzostwach Świata U20. Trzeba powiedzieć, że na pewno dał drużynie więcej niż dał Doczekal wprowadzony w drużynie z Gliwic. Warwodicz to poczeka teraz. Cieszą się kibice Karabachu Agram, których aż czterech tutaj przyjechało. A raczej przyleciało Warwodicz. Kul. Górski. Cabolongo. Teraz już odkryją się piłkarze Piasta. Muszą zagrać bardziej ofensywnie. To może stwarzać szansę do kontrataków drużynie Karabachu. No ale tutaj już nie mają nic do stracenia właściwie piłkarze z Gliwic. Tutaj chyba podenerwowany, podrażniony trochę Damian Zbodzień, dlatego dosyć ostro. Chociaż nie było to brutalne zagranie, agresywne dosyć wejście. To 11 minuta spotkania. Spokojnie, jeszcze to nie jest niemożliwe, aby tutaj zdobyć dwie bramki. No, inna sprawa jest taka, że od momentu końca pierwszej połowy, tej regulaminowej, to Piast tak na dobrą sprawę stworzył sobie jedną sytuację, kiedy to strzelał głową w poprzeczkę na matras. No tak, ale to też dopiero pierwsza sytuacja Karabachu i no niestety od razu w analogicznym okresie i od razu no, strata bramki. Blaszdins. Król. Klepczyński. Trzeba powiedzieć, że teraz Piast wygląda jednak na drużynę po lockdownie. Azerowie coraz bardziej pewni siebie. Proszę, pięciu, sześciu nawet zawodników w czarnych kostiumach na połowie Piast. Doczeka. Ale to też jest doświadczenie i z gier w reprezentacji, i z gier w europejskich pucharach. Walczy Podgórski. Stara się tu kapitan poderwać swój zespół. Matras. Cicman, ten ma sporo sił, wszedł dopiero na boisko. Cicman, żeby chociaż jakiś rzut rożny wywalczyć. Cicman, przy nim jest Gusejnow. Zbozień w pole karne, ale Doczekal fauluje. Mimo, że jest dobrych kilkanaście centymetrów wyższy od obrońcy, to jeszcze niepotrzebnie absolutnie ściągał tak go rękami. Ale widzieliśmy tutaj spokój wielki wykazał Medwiediew. Nie przegrywał przez siebie tej piłki, gdzie czekał na nią w zasadzie Tomek Podgórski. No ci wsparcie polityczne to ma ten Karabach Agdam, bo Agdam to znaczy Biały Dom. W składzie Medwiediew. Piast próbuje się królem przeciwstawić, no ale na razie to zespół z Azerbejdżanu w kolejnej rundzie. Spoza boiska Medwiediew. Podgórski do Robaka. Robak. Król. Robak. Powiem ci, Andrzej, że o ile generalnie wydaje się, że kadra Piasta silniejsza niż w poprzednim sezonie, to mam wrażenie, że Oleksy był jednak piłkarzem lepszym albo lepiej funkcjonującym już w tym zespole niż Krzysztof Król. Tak, no piłka jest na pewno lepszym zawodnikiem jest. Wrócił do Zagłębia Lubin, z którego był wypożyczony. Chociaż dużo większe nadzieje też z tym zawodnikiem, a propos już kończąc temat Oleksego wiązano. Ale być może jeszcze się rozwinie. Grając w Ekstraklasie.
podczas jednego ze staży był trener Brosz w Dortmundzie u Jurgena Kloppa. Podpatrywał. No pamiętajmy, że Borussia Dortmund też miała taki dwumecz w ostatniej edycji europejskich pucharów, gdzie w czasie doliczonym już zdobyła dwie bramki. Może to jakoś natchnie podopiecznych Marcina Brosza. I co z taką niezłą drużyną? Matras. Szanowni Matras. Ręka. Nie uznam tego za celowe. Król ładnie teraz nawinął rywala. Doczekal. Szkoda, że nie odegrał jednak Krzyśka Króla, bo przesunął Miedwiediew do środka, żeby tam ewentualnie zasykurować albo zablokować strzał. I Król był przez moment sam. Gdyby odegrał Doczekal, mogłoby być lepiej rozwiązanie wyglądać tej akcji. Patrzę na nazwiska, które opuszczają już trybunę. Gęsior, Kapica, oni już nie wierzą, ale oby wierzyli piłkarze Piasta, którzy nie występują. Nie widzę też Jacka Zielińskiego już. Oby wierzyli ci, którzy grają na boisku. Jeden gol tutaj strzelony przez Piasta momentalnie by tutaj odmienił sytuację psychologiczną, bo to jest najważniejsze. Zresztą widzieliśmy to w pierwszej połowie meczu. Też Piast grał słabo do momentu, kiedy strzelił gola na 1-1. Matras. Blażdins. Powiem ci, Andrzej, tak, dzisiaj zmianami Marcin Brosz drużynie nie pomógł. Może nie Marcin Brosz, tylko zawodnicy. No nie, oczywiście to tak. Pewnie Warwotycz. Żartem trochę, ale na pewno te zmiany niewiele dały. Myślę, że tutaj trener Brosz się ratował, znaczy ratował się, no, pomagał drużynie, chciał pomóc drużynie, bo zawodnicy odczuwali trudy tego. Capolongo. On nie dużo wbił, bo to takie zagranie z półobrotu, ta próba strzału, a tam wchodził rzeczywiście Richard Almeida. 5 minut do końca spotkania. Piast potrzebuje dwóch bramek, aby wyeliminować Karabach Agdam. Czyżby ten zespół miał się okazać prawdziwym katem polskich zespołów? To jest 9 w historii dwumecz polsko-azerski. Do tej pory 7 razy awansowały polskie zespoły. Raz zespół z Azerbejdżanu i tym jedynym był Karabach Agdam, który w 2010 roku wyeliminował Wisłę. O ile to we wcześniejszych latach przychodziło bardzo łatwo, te zwycięstwa nad Azerami, to no, niestety coraz trudniej. Boleśnie odczuł siłę polskich zespołów jako piłkarz Gurban Gurbanow. On uczestniczył w takim dwumeczu Neftchibaku Widzew Łódź, kiedy to Widzew wygrał 2-0 i 8-0. No ale jako trener bierze srogi rewanż na polskiej piłce klubowej. Gurban Gurbanow. No tak, na rozkładzie Wisła. I blisko do składu Piast, ale dobrze, wierzymy, Marcin, że jeszcze Robak. Robak, bardzo teraz dobrze do Cicmana. Cicman! Nie wiem, czemu nie przyjmował tej piłki. Jeszcze będzie rzut rożny. No to już jest ostatnia chwila na zdobycie takiej bramki kontaktowej w skali dwumeczu. Zupełnie nie trafił. Na szczęście tam jeszcze piłka odbiła się do kogoś. No bardzo ciekawe były te ostatnie minuty, gdyby udało się Piastowi teraz wrzucić piłkę do bramki. Podgórski. Dostał w bramce Warwodicz, no, jest dobra strzał. Dobra sytuacja, bardzo dobra sytuacja. Fakt, że skoczył tam przed królem, chyba Damian Zboźń to był. Ale chyba główkował Czaba Horwat, tak, nie wiem. Nie, to był król. Krzysztof Król. Tak, tam obaj skakali, uderzał Krzysztof Król. Jest żółta kartka za opóźnianie gry dla Warwodicza. Zagranie na Capolongo. Horwat. Czy teraz Garajew. Podgórski. Nie dojdzie. Ale nie zdąży Marcin Robak. Chyba przynieśli żabę ci kibice Batę Borysów, którzy przyjechali dzisiaj pomagać kibicom Piasta. Batę z pucharów odpadło, no i chyba to samo to niespodzianka, spotka Piast. Można powiedzieć, opadnięcie Batę Borysa.
okazało się gorsze od mistrza Kazachstanu. Miedwiediew. On wznowi grę na około półtorej minuty przed końcem. No może minutę, może dwie doliczy sędzia z Bułgarii, ale to wszystko, na co mogą tutaj liczyć od arbitra piłkarze Piast. Oczywiście boli stracony gol w dogrywce, może w nie jakiejś bardzo groźnej sytuacji, natomiast no też trzeba powiedzieć, że szansę od zespołu, który gra u siebie, no trzeba wymagać i w drugiej połowie meczu, i w dogrywce, żeby kreował jakieś sytuacje, no bo też nie bardzo miał Piast z czego tego gola strzelić, a nie powiedziane, że w rzutach karnych był awansowo. Myślę, że ten środek pola, zwłaszcza to centrum, no o ile nie możemy mieć żadnych pretensji do Mateusza Matrasa, tak naprawdę. Strzelił bramkę, grał bardzo dobre zawody, najlepsze zawody. Ja powiem tak, Hurado, Lasztins, Hanzel, to nie byli dziś piłkarze, którzy by odpowiedzieli choćby na takich piłkarzy, jakich miała w środku pola drużyna z Azerbejdżanu. Nie wiem, czy nie lepsze by było zamiast puszczenie Lasztinsa, wycofanie Hurado, choćby, który jest dobrym technicznym zawodnikiem. A może Kamil Wilczek? Albo Kamil Wilczek, właśnie, tak, oczywiście, że tak. Tymczasem Jusifow. Takie, a nie inne decyzje. Jusifow do Reinaldo. Reinaldo tym razem broni Szumsz. Też trzeba powiedzieć, że w innej sytuacji i wynikowej były te zmiany robione, więc tutaj nie można mieć wielkich pretensji. Koniec meczu, proszę Państwa, i koniec pierwszej w historii przygody Piasta Gliwice z europejskimi pucharami. Ta przygoda niestety kończy się po dwóch spotkaniach. Dziś po dogrywce Piast Gliwice remisuje z Karabachem Agdam 2-2, ale w dwumeczu to zespół z Azerbejdżanu wygrywa 4-3. No i cóż, trzeba powiedzieć, zdrowia dzisiaj mnóstwo zostawili piłkarze Piasta Gliwice. To jeszcze ślad na psychice zostaje taka porażka, więc oby jak najszybciej opanowali tą sytuację trenerzy, sztab szkoleniowy, sami zawodnicy, żeby im się to nie odbyło czkawką. Mamy pierwszą rozmowę, strzelecy.